Starosta powiatu Kędzierzyn-Koźle, pan Artur Widłak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie dyrektorze, może zacznę od takiego krótkiego wstępu. Dyrektor odwołany, powołany. Zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, spotkania zarządu, podejmowanie na nim decyzji, wycofywanie się z nich, później uchwała niezgodne zmiany w uchwale, kilkadziesiąt minut dyskusji, to już wczoraj, obawy, uwagi, pretensje, zmiany w uchwale. Tak w skrócie, naszym zdaniem, Radio Park wygląda ostatnio sytuacja wokół ZOZ-u. Czy na podstawie tego bardzo rozbudowanego zdania mogę wysunąć taką sugestię, że coś zgrzyta, jeśli chodzi o układ w powiecie? Ja bym inną tezę wysunął. Taką tezę bym wysunął, że rozpatrujemy i rozmawiamy o sprawach, które są bardzo istotne dla społeczeństwa, które mają ogromną wagę dla funkcjonowania poszczególnych grup, a właściwie nawet całości, nie tylko grup, całości społeczeństwa. I to budzi określone emocje, bardzo duże emocje, które żeśmy obserwowali wczoraj na sesji. Budzi zainteresowanie społeczne. Ludzie obawiają się, żeby nie popełnić błędu podczas działań związanych z przekształceniami, ze zmianami, nawet ze zmianą dyrektora SPZOZ-u. I dlatego też myślę, że taka teza jest chyba do końca nie za bardzo upoważniona. Natomiast byłem bardzo zadowolony i jestem bardzo zadowolony z frekwencji społeczeństwa, związków zawodowych, innych grup społecznych, które pojawiły się na sesji. Pan przewodniczący Rady Powiatu dopuścił ich do głosu. Te grupy, te związki, izby miały okazję przedstawić swoje zdanie, co też się stało. I myślę, że to wszystko razem miało wpływ na decyzję, którą podjęła Rada. Chciałbym podkreślić bardzo dużą dojrzałość radnych, zwłaszcza tych radnych, którzy mają doświadczenie w pracy samorządowej. To było widać, że doświadczeni radni tacy jak Marta Szydłowska, Marek Piątek czy pan Leon Piecuch wyrażali się bardzo dojrzale, z wielką odpowiedzialnością, co też chyba miało wpływ na końcowy wynik, na podjętą uchwałę. A jaki on właśnie był i chciałbym pana starostę poprosić o treść tej uchwały. Tak, rzeczywiście muszę dopowiedzieć, że uchwała była troszeczkę modyfikowana, żeby jej treść, wydźwięk tej treści był jednoznaczny. Uchwała mówi w ten sposób, będę cytował. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Artykuł pierwszy. Rada ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. I drugi. Do czasu zakończenia procedury konkursowej, wyłonienia na jej podstawie kandydata na funkcję dyrektora samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej, a następnie powołania go na tę funkcję, funkcję dyrektora samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu sprawuje dotychczasowy dyrektor. Artykuł trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie starosto, w tej uchwale nie ma żadnych precyzyjnych dat. Nie ma precyzyjnych dat, bo tych dat być nie może. Dlaczego? Ponieważ my nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji. Znaczy to może tak być, ustawa, już wyjaśnię dlaczego. Ustawa przewiduje, że tych konkursów de facto może być co najmniej dwa, w przypadku gdyby się okazało, że w pierwszym podejściu nie zostaje wyłoniony dyrektor. Więc trudno zamykać sobie tutaj drogę, mówiąc o konkretnej dacie, gdyby się okazało na przykład, że kandydaci nie spełniają pokładanych nadziei i Rada Powiatu nie decyduje się na wyłonienie kandydata. Wtedy rozpisuje się drugi konkurs. I w drugim konkursie podobnie sytuacja może się rozwijać. Dopiero trzeci konkurs, gdyby okazało się, że jest nierozstrzygnięty i Rada Powiatu nie podejmuje takiej uchwały, wtedy Rada może
że tak powiem, swojego kandydata na stanowisko dyrektora zaakceptować i powołać. Dobrze, panie starosto, w takim razie proszę wyjaśnić naszym radiosłuchaczom i wszystkim zainteresowanym, jakie są ramy czasowe? Powiedzmy, ogłosiliście konkurs i do kiedy będziecie przyjmować zgłoszenia? Znaczy, ramy czasowe to też co do dnia nie powiem, natomiast powiem, że rzeczywiście będziemy i to... No ale panie starosto, nie można czegoś już, takiego ja już, robić. Już wyjaśniam. Ja wiem, że najlepiej byłoby powiedzieć, że do 5 września na przykład zostanie wszystko załatwione. Czy do 30 września? Czy do 30. Nie umiem na to, jestem człowiekiem odpowiedzialnym, nie umiem na to odpowiedzieć, dlatego że ta decyzja nie będzie tylko zależna od nas. My w tej chwili przygotowujemy, myśmy już podjęli pracę. W tej chwili już są przygotowywane pisma. Ale nie obawia się pan, że tego typu, powiedzmy, wykładnia prawna waszej uchwały może budzić przeróżnego rodzaju spekulacje? Nie uważam, bo no tak się po prostu dzieje rzeczywiście, że z góry pewnych terminów nie da się określić, natomiast drogę dojścia do tych terminów się da określić. Ta droga jest przeze mnie prezentowana, że będziemy robić wszystkie działania, podejmować bez zbędnej zwłoki. Panie starosto, upieram się, że to jest trochę łamanie pewnych standardów, bo jeśli, powiedzmy, nie określacie dnia, do kiedy będą przyjmowane oferty konkursowe. A, to nie, to chwileczkę. To my całą ścieżkę przygotujemy. To tutaj żeśmy się nie zrozumieli. Cała ścieżka zostanie przygotowana, a ta ścieżka będzie się składała z całego szeregu etapów i jednym z pierwszych etapów jest wyłonienie komisji konkursowej. My na tempo zgłaszania do Rady Powiatów poszczególnych kandydatów do komisji nie mamy wpływu, bo to są organizacje, związki zawodowe, związki lekarzy. Ile członków będzie liczyła komisja? Z mojego wstępnego wyliczenia będzie liczyć około 14 osób. To będą wszystkie związki zawodowe, które są reprezentowane w szpitalu, Izba Lekarska, Pielęgniarska, do tego przedstawiciele Rady Społecznej SPZOZ-u, no i przedstawiciele Rady Powiatu. No i za wybór tych przedstawicieli Rady Powiatu my możemy, że tak powiem, gwarantować, jaki termin będzie. Natomiast pozostali, no nie mamy tego wpływu, kiedy się zmierzy na przykład Izba Lekarska, kiedy podejmie uchwałę o wyborze swojego przedstawiciela i kiedy nam w końcu tą kandydaturę przedstawić. Także naprawdę my nie mamy wpływu na pewne tempo działań, które nie jest zależne od nas. My ze swej strony będziemy robić wszystko, jeśli otrzymamy wszystkich kandydatów, 14 będzie przygotowanych, wtedy dalszym naszym krokiem będzie szybkie podejmowanie dalszych decyzji. Czyli panie starosto, może to tak być, że to będzie trwało 2-3 miesiące, 4? To na pewno będzie trwało 2 miesiące, bo przecież potem trzeba wywiesić ogłoszenie w środkach masowego przekazu i termin ustawowy jest 30 dni, także przez 30 dni wszyscy kandydaci mają szansę, żeby się zapoznać z warunkami konkursu. Wtedy, bo przecież macie porozumienie z dyrektorem Szymańskim, które wygasa 30 września. Jeśli nie zdążycie do tego czasu wyłonić dyrektora, czy ktoś rozmawiał już z panem dyrektorem Szymańskim, że może być dłużej dyrektora? Tak, panie redaktorze. Ja bardzo jestem wdzięczny tutaj z kolei pani Dorocie Tomali, która zadała to pytanie panu dyrektorowi Szymańskiemu i który na sesji powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, on się czuje człowiekiem odpowiedzialnym. Ja pana zapytałem, bo słuchacze nie wszyscy byli na sesji. Tak. Więc... Pan dyrektor Szymański czuje się, powiedział, człowiekiem odpowiedzialnym, związanym od 25 lat ze szpitalem i zrobi wszystko, co będzie niezbędne, żeby ten szpital funkcjonował. Więc tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby dyrektor Szymański pozostał przez te 2 czy 3 tygodnie dalej i pełnił swoją funkcję. Nie chcę pytać się pana o prywatną ocenę działalności, bo przecież był pan w ławach Rady Powiatu i za czasów, kiedy dyrektorem SPZOZ-u był pan Anatol Majcher i mając świadomość działalności dyrektorskiej pana Dariusza Szymańskiego, bo to są na razie dwaj, powiedzmy, główni aktorzy. Ja bym się też nie chciał tutaj personalnie zagłębiać, ponieważ nie moją rolą jest oceniać i jednego, i drugiego dyrektora w przededniu konkursu. Rozumiem, tak? Ale wracam do pana wypowiedzi sprzed 2 tygodni. Optuje pan za taką sytuacją, żeby dyrektorem był jednak ekonomista, nie lekarz. Tak, i nadal to podtrzymuję, rzeczywiście rozwój sytuacji, wczorajsza sesja i to, co się na niej działo, utwierdza mnie w przekonaniu, że nie da się pełnić jednocześnie równie dobrze dwóch funkcji, bycia lekarzem czy ordynatorem i jednocześnie menadżerem. Pójdę w tym kierunku. Ostatnio dr Majcher stwierdził, że ma studia ekonomiczne i ma wszelkiego rodzaju upoważnienia, powiedzmy, jeśli chodzi o wykształcenie do prowadzenia SPZOZ-u. I co pan sądzi? To jest lekarz, a zarazem ekonomista. Jeśli dr Majcher się określi jako menadżer,
to ja nie widzę przeszkód tutaj, żeby on tą funkcję pełnił. Natomiast gdyby chciał być i menadżerem, i lekarzem, to ja tutaj już mam pewne wątpliwości, czy uda się równie dobrze pełnić te dwie funkcje jednocześnie. Uważam osobiście, że nie. Człowiek jest w stanie robić jedną rzecz dobrze i jej się tylko poświęcić. Jeśli ktoś się poświęca dwóm różnym rzeczom, siłą rzeczy, którąś zawsze zaniedba. Dobrze. Panie starosta, w takim razie zostawiamy na razie temat ZOZ-u i wczorajszej sesji. Jest pan już ponad 30 dni starostą. Informowaliśmy... Miesięcznica, tak? Tak jest. Informowaliśmy naszych radiosłuchaczy, że zmieniło się wiele w Wydziale Komunikacji. A czym chciałby pan się, czy mógłby pan się pochwalić? Bo wczoraj też informowaliśmy o tym, jak to się po raz kolejny absurdy drogowe dokonuje, czyli miesiąc temu na 1 maja malowano pasy, a teraz się zdziera asfalt. Czy to takie nie jest marnotrawstwo pieniędzy podatnika, panie starosto? No pewnie tak. Czy ktoś to koordynuje w ogóle? Pewnie tak. Ja dowiaduję się, powiem szczerze, o takich absurdach w tym momencie od pana. Nie miałem tej świadomości, bo oczywiście ja... Zapraszam na www.radiopark.pl. Jestem człowiekiem racjonalnym i wszelkie absurdy uważam, że powinniśmy piętnować. No gdyby pan miał na przykład własne podwórko i miał kostkę blokową położoną, myślę, że każdy. W zamyśle robienie kanalizacji, to chyba lepiej by pan zrobił kanalizację niż płacić rzemieślnikowi, który by dbał bruk. Ja dziękuję tutaj rzeczywiście mediom i społeczeństwu za takie sygnały, gdyż to będzie pomagało w podejmowaniu racjonalnych decyzji. No nie o wszystkim starosta wie, nie o każdej rzeczy, nie o każdej, że tak powiem, zebrze namalowanej na ulicy jest nainformowany. No siłą rzeczy pewne rzeczy nie dochodzą do mnie, no wiadomo z jakich powodów. Wrócę do pana słów o strategii w ogóle drogowej starostwa. No w tym roku jest trudno mówić o strategii drogowej. Ten rok jest praktycznie, już jest stracony, to znaczy wykonamy te zadania, które mamy do wykonania, plus tam powiedzmy dwa zadania, na które żeśmy dostali dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to są te zadania powodziowe. I ale tyle. Właściwie budżet pan... zastałem budżet w bardzo trudnej sytuacji. No jest pan troszeczkę dyskomfortowy, ale zgodzi się pan ze mną, bo też jest pan użytkownikiem dróg. Tak. Niezależnie od tego, czy one są gminne, krajowe, tak, wojewódzkie. Tak. Ale zgodzi się pan ze mną, że drogi powiatowe są najgorsze w naszym tutaj regionie. No niekoniecznie się zgodzę, bo rzeczywiście są drogi w bardzo złym stanie, ale są też drogi, któreśmy wyremontowali, które są w dobrym stanie. Jechał pan Krzywoustego? Jechał pan Armii Krajowej? Tak, ja wiem o tym, że Krzywoustego Armii Krajowej jest w złym stanie. To są rzeczywiście dwie drogi. Dołożyłbym jeszcze jedną, ale nie będę tutaj... Proszę powiedzieć, test na znajomość. Co mam powiedzieć? Aleja Lisa. Aleja Lisa, no właśnie. Chciałem pana złapać. Ja nie będę autoreklamy robił, ale skoro panie redaktorze mnie pan przycisnął, no to musiałem powiedzieć. Ja kiedy wiem, to się zmieni, proszę powiedzieć. Panie redaktorze, myśmy o tych drogach już mówili, jak ja pamiętam, od co najmniej 3 lat. Ale wrócę do pasów. Trochę tak. Niekonsekwencji w tym jest. Nie, no, nie macie pieniędzy, a tutaj czyste marnotrawstwo. Z tym trzeba zrobić porządek natychmiast i tutaj moja reakcja będzie natychmiastowa. Z panem Krysiem będę rozmawiał jeszcze dzisiaj i będziemy reagować, żeby przypilnować tego typu rzeczy. No to czasami jest tak, że no, wychodzi ekipa, która samodzielnie pewne prace ma do wykonania i tak to czasami wychodzi. No trzeba zwiększyć nadzór. Panie starosto, w związku z tym, że sytuacja wokół ZOZ-u ciągle będzie sytuacją taką, która będzie budzić ogromne emocje, tak, i komentarze, dlatego że to chodzi o, po pierwsze, zresztą cały czas i radni, i wszyscy, którzy dyskutują, zasłaniają się dobrem pacjenta, co tak do końca, moim zdaniem, nie do końca jest uczciwe i szczere, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję z panem na ten temat jeszcze rozmawiać. Procedury konkursowe ruszyły, więc myślę, że umówimy się za jakieś kilka tygodni, by poinformować mieszkańców powiatu o tym, jaka jest aktualna sytuacja. Ja ze swojej strony tutaj zobowiązuję się przed państwem, żeby te procedury robić rzetelnie, przemyślanie i w miarę możliwości szybko, ale chciałbym jeszcze raz... I transparentnie jeszcze. Tak, oczywiście transparentnie, tak, tak. No to tutaj wy będziecie gwarantowali jako radio tą transparentność, bo my będziemy wszelkie nasze uzgodnienia prezentowali, jeśli pan redaktor pozwoli, na falach eteru Radia Parki. Myślę, że wszyscy
zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z procedurami i z tempem prac postępującym nad ogłoszeniem konkursu. Dziękuję za rozmowę. Naszym porannym gościem był starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, pan Artur Widłak.